dziewczyny tak fajnie rysują. Ja też chcę. Tylko zostawiłem wszystko w domu. Jak mam to zrobić? Alex, mam dla ciebie flamaster. Dzięki. Tylko jeden flamaster? Ja mam ich całą torbę. Alex, mój drogi, wybierz sobie, co chcesz. Proszę. Tak? Może lepiej ja wezmę twój flamaster. Stój! Dokąd? A co z flamastrem? Oddaj mi go. To jest dla Alexa. Nie oddam. Ja też taki chcę. Cicho, przestańcie się kłócić. Zobaczcie, co zrobiłyście. Chyba wiem, jak rozwiązać wasz konflikt. Nadszedł czas na challenge. Zaczynamy. Gdzie jesteśmy? Co się dzieje? Zapraszamy na bardzo fajny challenge. Będziecie rysować i zdobywać nagrody. Pierwszą nagrodą jest ta słodka małpka. Każdy chce mieć takiego przyjaciela. Myślę, że damy radę. Stać, to nie wszystko. W tej rundzie będziecie musieli rysować nogami. Macie minutę na pracę, więc się pospieszcie. Myślę, że stopami jestem w stanie namalować prawdziwe arcydzieło. Nie na darmo wszyscy mówią, że Alex jest dobry we wszystkim. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dziewczyny, myślicie, że nie dam rady? No to patrzcie i uczcie się. Małpka jest prawie gotowa. Dla mnie wygląda bardzo podobnie do naszego zwierzaka. Kilka akcentów i prawie skończyłem. Skoro Alexowi się udało, to mnie też się uda. Aj, to bolało. Przepraszam, nie chciałam. To straszne, czy ty w ogóle myjesz nogi? Co za smród. Dajcie spokój. O nie, zaraz upadnę. Swoją nogę zabierz ze sobą. Dobra, teraz moja kolej. Biorę się do pracy. Mam nadzieję, że zrobię naprawdę fajny rysunek. Ulala. Myślę, że wychodzi mi całkiem dobrze. O, nawet zbyt dobrze. Trzeba pilnie coś z tym zrobić. Nie mogę pozwolić jej wygrać. Wiem. Mam uniwersalny sposób na zepsucie rysunku. Przestań, proszę. To łaskoczę. Ty się śmiejesz, a mnie boli. Nie chciałam. Zresztą to twoja wina. Co się stało z moim rysunkiem? Chociaż coś wymyślę. Nadzieja umiera ostatnia. Może dam radę wygrać. Ja też tu jestem. Challenge jeszcze się nie skończył? Challenge nie, ale wasz czas tak. Pokażcie, co udało się wam narysować. Mila, chyba nie zrozumiałaś zasad, więc niestety nie wygrasz. I małpka się ze mną zgadza. Casey, co narysowałaś? Czy to wygląda jak małpka? Uwielbiamy banany, ale trzeba było narysować małpę. Alex, zaskoczyłeś mnie. Zrobiłeś świetny portret. Myślę, że będziesz dobrym przyjacielem dla naszej małpki. Wow, spójrzcie, jaka jest słodka. Zamierzam dać jej na imię Charlotte. Charlotte? To świetne imię. Myślę, że ona po prostu robi się głodna. A ja mam banana. Super. Smacznego, Charlotte. Jesteście gotowi na nową rundę? Ten automat z gumami już na was czeka. Jest ich bardzo dużo. I wszystkie są pyszne. Tym razem musicie poprawnie ułożyć puzzle, wtedy gumy będą wasze. Pamiętajcie, że na pracę jest tylko jedna minuta. Więc spieszcie się, bo czas ucieka. Come on! Jako dziecko uwielbiałam układać puzzle. Myślę, że jeszcze pamiętam, jak to się robi. Wow! To dopiero prędkość. Nie dam rady wyprzedzić Alexa. Ale mogę mu przeszkodzić. Jak mogłaś to zrobić? To niesprawiedliwe. Kurczę, teraz będę musiał układać puzzle na podłodze. Muszę zdążyć, muszę zdążyć. Zostało tylko trochę. Od kiedy wszyscy są tacy szybcy? Gotowe! Zrobiłam to. Dałam radę, więc wygrałam. Gumy są moje. Jeszcze czego? Jak można wygrać, gdy rysunek spłonął?
udowodnisz, że tam coś było. Wykonałam mój plan. Super. No w końcu udało mi się ułożyć wszystkie puzzle. O, wygląda na to, że kiedy mnie nie było, Mila rozprawiła się z Casey. Muszę wygrać. Uwaga, czas minął. Pokażcie pracę. Casey, co ty zrobiłaś? Trzeba było ułożyć puzzle, a nie je spalić. Alex, chyba zabrakło ci czasu. Trzeba było się bardziej postarać. Mila, no wow! Nigdy nie wątpiłem, że jesteś zdolną dziewczyną. Więc guma do rzucia jest twoja. Proszę. Mówiłam, że was załatwię. I to zrobiłam. Teraz wszystkie smakołyki są moje. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Jaka pyszna. Nikt mnie nie zatrzyma. Mogę rzucić tyle, ile zechcę. Oszukiwałaś. No i co? Przynajmniej wygrałam. Patrzcie, zaraz nadmucham gigantycznego balona. To świetna okazja, by wyrównać z nią rachunki. Casey, pomszczę nas. A, co się stało? Pomocy! Zabierzcie to ze mnie. Myślę, że Mila straciła nie tylko godność, ale kilka włosów. Jak to? To straszne. Jesteście gotowi na swoją kolejną nagrodę? To będzie takie wielkie wiadro z koreańskim makaronem. Czas na obiad. W tej rundzie trzeba będzie rysować sosami. To nietypowe, ale bardzo fajne. Czas start. Rysujcie. Nigdy wcześniej nie rysowałam sosami. Ale dla tak dużego wiadra makaronu jestem w stanie zrobić wszystko. Poza tym ja się szybko uczę. Zwycięstwo mam już w kieszeni. Ale super wychodzi. Jak w ogóle można rysować sosami? Sosy trzeba jeść. Nie rozumiem. No dobra, zaczynam. No to całkiem fajny. Mila, zobacz, jeszcze nie wygrałem, a już mam smakołyk. Jesteś artystą, malarze nie jedzą farb. Przynudzasz, sos jest naprawdę pyszny. Po co mi makaron, skoro i tak coś przekąszę? Casey, chcesz spróbować? I jak? Dobre. Wiecie co? Casey, myślisz, że jesteś tu najładniejsza? Mylisz się, zobaczymy, komu się spodobasz z ketchupem na twarzy. Twój rysunek też oberwie. Proszę. Gotowe. Pomocy, błagam. Alex, ratuj. Oczywiście, po prostu Mila straciła rozum. Nie martw się, będzie dobrze. Uratuję cię. Bardzo dziękuję. Zepsuła mi rysunek. Czekajcie, mam świetny pomysł. Wiem, jak to naprawić. Prawie gotowe. Kończymy rysowanie. Jestem gotów wydać werdykt. Alex, to wcale nie wygląda jak makaron. Zjadłeś cały sos? Dlaczego to wszystko jest takie rozmazane? Mila, poszło ci znacznie lepiej, ale twoje kluski wyglądają bardziej jak frytki. Przykro mi, ale to nie to. Wow. Casey, jesteś naprawdę dobra. Nawet kolory się zgadzają. Gratulacje i smacznego. Wow. Nie spodziewałam się, że uda mi się wygrać. W końcu będę mogła się najeść. Pyszności. Ja też jestem bardzo głodny. Alex, bardzo mi pomogłeś. Jestem więc gotowa podzielić się z tobą makaronem. Dzięki. A kto podzieli się z Milą? Oj, nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam. Fu, co za ohyda, nie wstyd wam? Mamy tu tylu widzów. Gotowi? Nadchodzi bomba. Ale gdzie jest nagroda? What's the matter with you?
A, mam! Znalazłem! Zobaczcie, ktoś z was wygra ten bardzo drogi pierścionek z ogromnym diamentem. Czy to wszystko? Głupia nagroda. Chociaż mógłbym to dać Casey, wtedy na pewno zrobię na niej wrażenie. Będziecie rysować na specjalnych tabletach. Nie zapomnijcie, że czas jest ograniczony. Macie tylko minutę. Jedziemy! Come on! To piękny pierścionek będzie pasował do mojej sukienki. Muszę wygrać. Wow! Zawsze chciałam mieć taki pierścień. Ale nie mogę go narysować. Co mam zrobić? Casey, nie płacz, coś wymyślę. Najpierw musimy pozbyć się głównej konkurentki. Mila, patrz, idzie tam ten projektant. Jak on się nazywa? Zapomniałem. O, tam! Idzie w twoją stronę, patrzy na ciebie. Gotowe? Odbiło ci? Nikogo tam nie ma, przeszkadzasz mi. Muszę dalej rysować. To dziwne, dlaczego pióro nie pisze? Ty to zrobiłeś. Myślisz, że tak łatwo się mnie pozbędziesz? Ja też ci zepsuję pracę. Ej, jak mogłaś to zrobić? Tak nie wolno. I daj mi to pióro. Trzeba coś pilnie wymyślić. Casey, daj mi ten tablet. Muszę ci pomóc. Nawet nie próbuj, zwycięstwo jest moje. Czas się skończył. Pokażcie swoje arcydzieła. Ja zgubiłam swój tablet. Przepraszam. Casey, jesteś zdyskwalifikowana. Alex, a ty zrobiłeś naprawdę fajny rysunek. Bardzo przypomina nasz pierścionek. Mila, ty też. Wyszło bardzo podobnie. Kogo wybrać? Nie wiem. Dobra, niech będzie Alex. Wygrałeś. Pierścień jest twój. Super. Ale nie jest mój. Starałem się specjalnie dla Casey. Podoba ci się? Tak, oczywiście. Oh my god. Awesome. Wygląda fantastycznie. Jakie to urocze. Fuo, chyda. Znowu to samo. Ludzie patrzą. Subskrybuj kanał Parara, bo z nami zawsze jest kolorowo, wesoło i smacznie. Świetny humor masz zapewniony. Na razie.